wyszła z domu w Bożencinie i ślad po niej zaginął. Mowa o Grażynie Kuliszewskiej, której poszukiwania prowadzone są od 7 stycznia bieżącego roku. 3 dni wcześniej kobieta miała lecieć z Krakowa do Londynu, gdzie mieszka z mężem i 5-letnim synkiem. Od tego czasu nie ma z nią kontaktu. Zawiadomienie o zaginięciu kobiety zostało zgłoszone w Komendzie Policji w Brzesku w dniu 7 stycznia. Ostatni raz kobieta była widziana w nocy z 3 na 4 stycznia. Tak bynajmniej wynika z relacji męża i członków rodziny. Zawiadomienie zostało przyjęte od kuzyna, który wrócił do Polski z Anglii wraz z jej mężem kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia. Okoliczne lasy nadal przeszukują bliscy, znajomi kobiety, a także mieszkańcy Bożencina. Niestety bezskutecznie. Na miejsce zostali skierowani policjanci, również wspólnie z strażakami. Wiem, że też mieszkańcy miejscowości Bożencin penetrowali, prawda, teren przyległy do jej domu. Zostały sprawdzone kompleksy leśne. Jeżeli tylko warunki pozwolą, to będą również sprawdzane zbiorniki wodne znajdujące się na terenie tej miejscowości. Dotychczasowe czynności podejmowane w związku z zaginięciem kobiety, jak i też równolegle prowadzone postępowanie przygotowawcze w sprawie okoliczności jej zaginięcia, nie przyniosły przełomu w sprawie. Śledczy wnikliwie analizują dotychczas zgromadzony materiał. Brane jest pod uwagę kilka ewentualności związanych z jej zaginięciem. Począwszy od tego, że kobieta mogła sama dobrowolnie zerwać kontakt z rodziną poprzez to, że mogła ulec wypadkowi, a skończywszy na tym, że nie wykluczamy, iż kobieta padła ofiarą przestępstwa. Przyjaciel pani Grażyny z Londynu za pomoc w ustaleniu, gdzie przybywa 35-latka, wyznaczył nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. W poszukiwaniach kobiety uczestniczy także jasnowidz. Tutaj oczywiście gorąco apelujemy do wszystkich osób, które widziały zaginioną, bądź też do osób, które posiadają jakiekolwiek informacje w sprawie zaginięcia, aby te osoby nawiązały kontakt z jednostką Policji w Brzesku, czy też jednostką Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Tarnowie wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie.